Wiemy, jak będzie wyglądała rzeźba przedstawiająca profesora Leszka Kołakowskiego. Trwa budowa kładki nad ulicą osiedlową na Ustroniu. Powiat radomski ugości dzieci z Litwy przyjeżdżające na Światowe Dni Młodzieży. To jest czwartkowe wydanie dziennika. Krzysztof Czaban, witam Państwa bardzo serdecznie. Karol Badyna, właściciel pracowni rzeźby Forma z Krakowa, wygrał konkurs na zaprojektowanie rzeźby przedstawiającej profesora Leszka Kołakowskiego. To hołd w stronę wybitnego filozofa i honorowego obywatela Radomia. Ławeczka lub, jak kto woli, stolik z wizerunkiem profesora Leszka Kołakowskiego ma stanąć na placu Konstytucji 3 maja. Monika Stanikowska. Tak wygląda rzeźba profesora Leszka Kołakowskiego, która stanie na placu Konstytucji 3 maja. Projekt ten wygrał w konkursie ogłoszonym przez magistrat na zaprojektowanie rzeźby przedstawiającej tego wybitnego filozofa. Zwycięską pracę przygotował Karol Badyna, właściciel pracowni rzeźby Forma z Krakowa. To najlepszy projekt oddający ducha profesora Kołakowskiego, ale też myślę, że będzie to... Stolik profesora Kołakowskiego będzie ubogacał naszą ulicę Żeromskiego, a również promował nasze miasto dzięki postaci wybitnego filozofa profesora Leszka Kołakowskiego. W sumie na konkurs wpłynęło 8 projektów. Członkowie komisji uznali, że zwycięska rzeźba najdokładniej spełnia wytyczne ujęte w regulaminie konkursu. Między innymi najlepiej uwzględnia cechy anatomiczne i charakterystyczne profesora Leszka Kołakowskiego. Stolik prawdopodobnie... będzie umiejscowiony przy ulicy Żeromskiego w październiku 2016 roku, także jeszcze jesienią radomianie będą mogli przysiąść się do profesora Leszka Kołakowskiego, podumać, porozmawiać i myślę wymienić również swoje myśli, oczywiście w sensie symbolicznym. Autor zwycięskiej pracy wycenił realizację całego projektu na prawie 100 tysięcy złotych. Na wykonanie rzeźby i jego montaż krakowska pracownia będzie miała 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. Stara kładka już została rozebrana, teraz ekipy budowlane realizują budowę nowej przeprawy. Nad ulicą osiedlową na Ustroniu powstaje kładka dla pieszych, która w pełni będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Cała inwestycja ma być gotowa w czerwcu. Tak, latem 2015 roku wyglądała kładka nad ulicą osiedlową w Radomiu. Po starym obiekcie nie ma już śladu, a za kilka tygodni piesi będą mogli korzystać z nowej przeprawy. Tę kładkę nad ulicą osiedlową budujemy od podstaw. Stary obiekt był na tyle zniszczony, że rozebraliśmy go w całości. W tym miejscu powstaje zupełnie nowa przeprawa. W miejsce dawnych przyczółków, dawnych podpór powstały nowe podpory, nowe przyczółki. W tym momencie została już zamontowana stalowa konstrukcja płyty głównej. Ona wkrótce będzie betonowana. Po jednej stronie trwa także montaż szalunków i będzie tam betonowanie. Po drugiej stronie z kolei będzie betonowana kolejna podpora. Rozpoczęły się także prace związane z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych. Na czas budowy kładki ruch ulicą osiedlową jest utrudniony. Na czas budowy nowej kładki ruch ulicą osiedlową jest wstrzymany, zamknięty. Ulicę osiedlową otworzymy ponownie po zbudowaniu kładki i po odbiorze technicznym tej przeprawy. Za budowę kładki nad ulicą osiedlową odpowiada firma Skanska z Warszawy. Koszt inwestycji to nieco ponad 1 200 000 zł. W najbliższy weekend na wszystkich fanów motoryzacji czeka wyjątkowe wydarzenie. W sobotę i niedzielę na torze Kartodrom Radom przy ulicy Warszawskiej odbędzie się pierwsza popularna impreza samochodowa Super OS. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Na imprezę zaprasza Agnieszka Jabłońska z Automobil Klubu Radomskiego. Pierwsza popularna impreza samochodowa Super OS skierowana do kierowców amatorów. Jest to pierwsza impreza z cyklu 4 eliminacji zaplanowanych na ten rok. Impreza będzie się odbywać tutaj u nas na torze. Główne założenie: działamy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uczestnicy będą podzieleni na 5 klas w zależności od pojemności samochodu. No, zaczynamy o godzinie 10. Pierwsze starty, pierwsi zawodnicy, pierwsi uczestnicy. No i tutaj chciałam zaprosić publiczność, przede wszystkim widzów. Prosimy o wsparcie, o kibicowanie. Zapraszamy serdecznie. 20 Polaków z Litwy zostanie przyjętych przez Powiat Radomski w trakcie Światowych Dni Młodzieży, które w lipcu odbędą się w Polsce. Głównie będą to dzieci, które na co dzień uczą się w gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach.
Młodzież z Litwy przyjedzie do Polski 22 lipca i zostanie zakwaterowana w internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach. W pierwszych dniach swojego pobytu dzieci będą mogły wziąć udział w diecezjalnych Dniach Młodzieży. 23 w sobotę będą w Radomiu uczestniczyć m.in. w imprezie, która nosi bardzo ładną nazwę Mundial Światowych Dni Młodzieży, a więc międzynarodowe turnieje w piłce nożnej. Zwiedzanie Radomia. Będą wydarzenia natury kulinarnej, Posmakuj Polski, spotkanie z polską kuchnią, kulturą, tradycją w Muzeum Wsi Radomskiej i na zakończenie tego dnia, niejako na deser, Polones na 1000 par w centrum miasta Radomia. W kolejnych dniach atrakcje dla gości z Litwy przygotuje Starostwo Powiatowe w Radomiu. Później przez od 25 do 28 będziemy im organizować ten czas we własnym zakresie, czyli będziemy ich wozić po atrakcyjnych miejscach w okolicy, między innymi do Chęcin, do Jaskini Raj, pokażemy im port lotniczy w Radomiu, później zwiedzenie Kazimierza. Młodzież z Litwy wyjedzie do Krakowa na główne obchody Światowych Dni Młodzieży 28 lipca. W ten weekend główną atrakcją kulturalną, która czeka na mieszkańców Radomia, jest Noc Muzeów. Wszystkie instytucje muzealne przygotowały na ten wyjątkowy wieczór wiele atrakcji. Szczegóły w Tygodniu w Kulturze zebrała dla Państwa Aneta Sujka. W sobotę 14 maja na Radomian czeka prawdziwa kulturalna uczta, czyli Noc Muzeów. Placówki kulturalne przygotowały sporo atrakcyjnych propozycji. Zaczynamy od Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Zapraszamy wszystkich na 4 wystawy Adama Wójcickiego Rozgrywki, która jest prezentowana na naszym murze. Jest to wystawa w formie muralu z tyłu za elektrownią. Oraz 3 wystawy wewnątrz, bo te są otwarte. Mianowicie Orońsko, 17 km linii prostej, jest to wystawa ze zbiorów Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Drugą wystawą jest Forma i Nieprzedstawialność, wystawa, którą prezentujemy jako poplenerową po 33 plenerze artystów posługujących się językiem geometrii. Oraz trzecia wystawa Malarstwa na desce, współczesnego malarstwa na desce ze zbiorów Muzeum Zamku Górków w Szamotułach. Ponadto o godzinie 19 otwieramy wystawę format maksymalny, dawniej było to A4, dzisiaj jest A ze znakiem zapytania, radomskich artystów. Oprócz tego w elektrowni będzie można tego wieczoru posłuchać koncertu jazzowego i obejrzeć 3 filmy pod hasłem Artystycznie o wampirach. Elektrownia startuje o godzinie 17. Hasło tegorocznej nocy muzealnej od neolitu do Fangora w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu brzmi bardzo intrygująco. Staraliśmy się zaprezentować to, co najciekawsze, więc główną uwagę zwróciliśmy na finisarz wystawy Żyć sztuką, który zaczyna się o 19.15. Ale to dopiero początek. W programie znajdują się jeszcze konkurs wiedzy o Jacku Malczewskim, wspólne malowanie obrazów na płótnie, pokaz mody w wykonaniu Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu, oprowadzanie po wystawie z historii zabawek, wspomnienia z dzieciństwa oraz towarzyszące jej warsztaty, prezentacja rzemiosła, gier, zabaw i pokazy walk średniowiecznych w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej, warsztaty paleontologiczne, malowanie twarzy, pokazy astronomiczne, wystawa Zanim powstało miasto, warsztaty archeologiczne towarzyszące wystawie Przemoc i rytuał w neolicie oraz program edukacyjny Neolit na co dzień. W sobotę warto również wybrać się do Muzeum Wsi Radomskiej. Od godziny 19 do 22 będzie można zwiedzać muzealne obiekty i zagrody, a także oglądać wystawy. Będą udostępnione 2 wystawy. Jedna czasowa w Domu Ludowym zatytułowana Z wizytą u fotografa i druga nasza stała wystawa, jedyna w swoim rodzaju, Samy i ciągniki, które będziemy prezentować. Tradycyjnie całemu wydarzeniu w Muzeum Wsi Radomskiej będzie towarzyszyła potańcówka na dechach. Do tańca będą przygrywać 3 kapele z regionu radomskiego. I tak kończymy dzisiejsze wydanie dziennika. Zapraszam jeszcze Państwa na prognozę pogody, a w imieniu Moniki Stanikowskiej na jutrzejsze wydanie tego programu. Do zobaczenia. Thank you.
piątek w Radomiu z opadami deszczu i burzami na termometrach 21 stopni. W sobotę pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Będzie chłodniej. W niedzielę wciąż możemy spodziewać się przelotnych opadów, a termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 15 stopni.